Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w uszach. Z wami pamiętam, a to ostatni odcinek Call of Duty. Witam was w Berlinie, w okolicach Reichstagu. Mieliśmy wrogie stanowiska przeciwpancerne, nasze czołgi podjadą i rozpierdolimy Niemców w drobny mak. Jedyne co pozostanie Hitlerowi to strzelić sobie własną buzię i zginąć. To moi, no dzięki. Bez tego jesteśmy uzbrojeni w snajperkę oraz broń karabiny maszynowej, czyli w PPS-ę. Tu jest jeden, 32. Tu jest Niemiec. A tu jest drugi Niemiec. Prawda, to tak wygląda Berlin. Tak jest Stalingrad, tylko że gorzej, bo to jest miasto niemieckie. No, don't shoot Sherlock. Tutaj jakiś snajperzy jeszcze. Okej. Okay. A spokojnie, powolutku, bo pamiętam, że były takie problemy z podejściem pod czołg, bo tu jest czołg, prawda? Tego czołgu ciężko się dostać. Tu jest zawsze na tym tyranie. A tu jest czołg, ja będę do niego się dostać, żeby go wysadzić. Właśnie tutaj jest taki problem, że on cały czas napierdala. Coś nie jest, nie jest. O, tu jest to stanowisko, muszę rozwalić. Tak, nie, inaczej, źle. Rozwalamy to stanowisko. Dostajemy się tędy, a ten czołg już nasz chyba czołg rozbierał. Nie, widzę tutaj ten znaczek, ja to będę musiał rozpędzić. Czołg tu podjedzie i się zatrzyma. Ja nie wiem po co te czołgi dla nam, skoro i tak wszystko będzie będę rozwalał i ja. Muszę być przydosyć koło tego czołgu. Aha, okej. Okay. Zaczął nas wydzielać, ale udało się przetrwać. Czołg jest odwani. Oni by nie mogli rozjechać teraz, nie? Ginę. Nie zginąłem. Dobrze, czołg rozwalony. Idziemy do przodu, idziemy teraz. Co trzeba zrobić tutaj? Są apteczki, niszczymy ten ładunek. I chowam się gdzieś tutaj. Dobrze, teraz trzeba zniszczyć ten ładunek. I to będą wszystkie ładunki, które trzeba było zniszczyć. Naprzód! Na Reichstag! Dobądźmy Reichstag! Dobra, jeszcze nie teraz. Tu był jeszcze jeden Niemiec. Ale dobądźmy Reichstag. Wywieźmy na nim czerwoną flagę z sierpem i młotem. A, tu czołg to rozwali, tak? Zrobi nam przejście, tak? Tak. To jest mała dziurka jak na tym czołgu. Uff, tu Niemcy! Kurna! Ale tak z pamięci gram w tą misję i mi się dawało, że to będą nasi. Okej, tu będzie ciężki moment. Bo tu wszędzie będzie pełno Niemców, a my musimy się dostać do Reichstagu. Będzie pełno traperów i Niemców. Prawda, prawda, prawda. Tutaj na drzewo wypadnie. No kurna! Głupie drzewo! Do czołgu? Aha, spoko. No to ja raczej będę strzelał może. Można było amunicji. Chociaż nie mam dużo tej amunicji, a jak wyjdziemy do środka, to snajperka mi się nie przyda. No ale napierdzielają, lepszą, strzelają, strzelają. Okej, beregowy, beregowy. Śmierć faszystom! Atak! Wiecie czego mi tu brakuje? Takiej dobrej, epickiej muzyki na finałową misję.
Ratuje jakieś takie krzypeczki, takie coś, taka orkiestra gra. Ale widać, to jest stara gra. Nowej to by było takie dobre pierdolnięcie z muzyką. Orkiestra, chór. Taki wah, 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 wah. Tu będą Niemcy. Dużo Niemcy! Ale się nie dziwić, w końcu stali przyszpileni. Zabądźmy Reichstag. I skończmy tę głupią wojnę. Patyki już wszystkie. To nie był mój? To nie był mój? Jak tak można? No muzyczkę taką sobie. Nie bardzo. Sebastiano. Jest, my jesteśmy w Reichstagu, weszliśmy do środka. Przerywam posiedlenie, Angela Merkel nie będzie premierem. Prezydentem, czy jakim ona tam jest. Cesarzem. Koniec z cesarstwem niemieckim. Nazistowskim, już się zeszł. Zamorduje wszystkich. Rozpierdolę ten budynek w drobny mak. Koniec jest bliski. Klękajcie i módlcie się do Boga o przebaczenie. O ile by w ogóle wielicie u Boga, czy co wy tam widzicie. Musicie swojego orzełka. Wołajcie do Hitlera, który pewnie już nie żyje. O lol. Biegnijcie, 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 ja mogę być z tyłu. Dobrze, już niedługo, to już jest końcóweczka, to już jest końcóweczka. Tak, tak. Wszystkim. Kosa pod żebry na razie. To już tu. To już niedaleko. Tak. To już tutaj jest. Chodźcie towarzysze, weźcie flagę. Wojna się skończyła. Jest flaga. Koniec wojny. Victory. Jest. Tak. Tak. Do tego momentu żyłem. Żyłem, całą tą serię robiłem do tego momentu. Żeby zobaczyć flagę nad Reichstagiem. I to jeszcze ja przy tym stałem. Tak. Wojna dobiegła końca. There are German prisoners of war everywhere. Today, 6 straszliwych lat. I shook hands with an American soldier. Although I could not understand anything he said, I felt this man. Chociaż no dobra, przesada. W 39. właściwie tylko Polskę przejęli. Potem była walka we Francji. Tak naprawdę zaczęło się od 43. Ale jednak, to jest 6 lat wojny. I teraz możemy świętować i ucztować. Tak. 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 Teraz możemy zobaczyć napisy końcowe. Taką animację. Nawet fajna ona jest. Nie wiem, do kapitana Fowleya takie. To jest taki jakby, nie wiem, przerzut przed misję. Tak, rozpoczęliśmy właśnie tutaj lądowanie w Normandii. On jest sam, potem tutaj kolejnych ludków przybędzie. W każdym razie, dziękuję wszystkim, którzy oglądali tę serię, którzy byli ze mną. Nie było was, co prawda, wielu. Przynajmniej teraz. Ale jednak, dziękuję wszystkim, którzy byli ze mną. To była naprawdę, no, znakomita gra. Te sentymenty, te emocje. Obejrzyjmy już tę animację do końca.
Naprawdę dla mnie Call of Duty to jest totalna klasyka strzelanek. I od tego prosto zaczęła się seria, która spadła dzisiaj, która jest znana do dzisiaj. No, więcej nie wiem, w jednym miejscu nie można. Wszystkim mężczyznom i kobietom na świecie, którzy poświęcili życie w obronie wolności, na zawsze pozostanie się w naszej pamięci. Tak, dokładnie. Jeżeli dobrze pamiętam, to kod 2 też kończy się taką fajną animacją. Potrzymam was już do końca, bo sam chcę sobie obejrzeć. Mogę jeszcze powiedzieć. Nie wiem. Tutaj też chyba już tego miejsca. Jeszcze raz dzięki wszystkim, którzy wraz ze mną oglądali tę serię. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych seriach. Ja się tu już z wami żegnam, ale film jeszcze trochę potrwa. Potrzymam was do zakończenia tej animacji. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.